Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj do Was przychodzę z ulubieńcami roku. W zeszłym roku również nagrałam dla Was taki filmik i tych produktów tam jest znacznie więcej. Z tego względu, że to byli tacy moi ulubieńcy, których używam od lat do tej pory i nadal jestem z nich zadowolona. To są świetne produkty, dlatego też nie będę się powtarzać, tylko po prostu podlinkuję Wam ten filmik na dole w opisie, żebyście mogli się dowiedzieć, czego używam do tej pory, bo dzisiaj mam tak naprawdę Wam do pokazania tylko 5 produktów, a te produkty są świetnej jakości, a liczy się jakość, a nie ilość, prawda? Ja też mam taki wyznacznik liczbowy na dany produkt do makijażu, nie przekraczam po prostu pewnej liczby, po prostu muszę mieć tą świadomość, że zużyję dany produkt do makijażu w terminie i też nie przesadzam z ilością, dlatego też w mojej kosmetyczce zawsze jest jeden tusz, 4 podkłady, 2 korektory i tak dalej. Ja też jestem wymagająca co do produktów kolorowych, po prostu wszystko ma się trzymać mi w ryzach przez cały dzień, ja nie lubię robić poprawek, dlatego też tych produktów mam też tak mało, więc zapraszam Was na dalszą część filmiku. Zacznę może od produktu, który się świetnie u mnie sprawdził w zeszłym roku, a mowa tutaj o Fluidry z Giorgio Armani i ja mam go w kolorze 2. Jest to produkt, który przepięknie się łączy z każdym podkładem i z każdym podkładem wygląda naprawdę dobrze. Nadaje skórze takiego delikatnego, naturalnego rozświetlenia, ale również ten produkt ładnie wygładza nam cerę, naprawdę przepięknie wygląda na skórze. Ja używam tego produktu jako bazy, czyli nakładam ten produkt przed każdym podkładem. Również ten produkt jest taki naprawdę wielozadaniowy, bo on się po prostu sprawdzi w różnych przypadkach, między innymi jeżeli macie jakiś podkład, który jest obecnie dla Was za ciężki, nieprzyjemny dla Waszej skóry, to wystarczy kilka właśnie kropel Fluid Sheer i ten podkład stanie się znacznie lżejszy i przyjemniejszy dla Waszej skóry. Również ten produkt rozjaśni każdy zaciemny podkład, dlatego też ja kupiłam ten produkt, bo wcześniej miałam 2 podkłady, z których byłam zadowolona, ale po prostu były dla mnie za ciemne, a nie chciałam kupować nowego podkładu, więc dlatego też kupiłam ten produkt. On również świetnie się sprawdza właśnie teraz, kiedy jest okres grzewczy, bo delikatnie też nawilża naszą skórę przed nałożeniem właśnie podkładu. Ja pokażę Wam, jak dokładnie wygląda ten właśnie produkt. Zobaczcie. I to jest 2. Zobaczcie, jaką przepięknie odbija światło. Mi się wydaje też, że bardziej docenią ten produkt kobiety powyżej 35 roku życia. No, naprawdę. To jest produkt, którego wiem, że kupię ponownie. Kolejnym odkryciem tak naprawdę zawdzięczam mojej siostrze, bo ona mi poleciła tą maskarę. A mowa tutaj o marce Eveline Cosmetics, a ta maskara nazywa się Volumix Fiber Lash. I to jest tania maskara, ona naprawdę kosztuje na stronach internetowych niecałe 13 zł, ale ona tak się świetnie u mnie sprawdza, że naprawdę jestem pod wrażeniem, bo jak wiecie, wcześniej używałam drogich maskar, to tak wygląda szczoteczka, jest taka mała. Wcześniej używałam właśnie drogich maskar, bo po prostu te drogie jedne nie za bardzo się u mnie sprawdzały. Miały żywotność u mnie tak naprawdę tylko 2 miesiące, bo potem po prostu się osypywały. A ta maskara się tak dobrze u mnie sprawdzała, przepięknie wydłużała mi każdą rzęsę, rozdzielała również każdą rzęsę, ładnie też podkręcała moje rzęsy i używałam jej przez 4 miesiące i też wiem, że kupię ją ponownie. Pierwszą maskarą tak naprawdę podarowała mi moja siostra, bo to jest jej ulubiona maskara. Drugą kupiłam sobie sama, to jest ta. I wiem, że kupiłam trzecią, bo naprawdę to jest świetny, tani produkt i cieszę się, że w końcu znalazłam drogeryjną, tanią, a dobrą maskarę. Jak już jesteśmy przy oczach, to od razu Wam pokażę cienie, które są tak świetne, że mam ochotę na kolejną paletkę tej marki. A mowa tutaj o Anastasia Beverly Hills i to jest paletka o nazwie Soft Glam i to są takie ciepłe kolory. To są kolory,
które ja lubię na moich powiekach. I ja wiem, że wykorzystam praktycznie każdy cień w tej paletce. Ja dzisiaj mam wykonany makijaż tą paletką i ta paletka świetnie się sprawdza zarówno do makijaży dziennych, jak i wieczorowych. Te cienie przepięknie się z sobą łączą, blendują, pigmentacja jest świetna, bo te cienie utrzymują się na moich powiekach przez cały dzień bez żadnej bazy. Ale trzeba uważać z tymi cieniami przy nakładaniu właśnie pędzelkiem, ponieważ to są cienie bardzo delikatne i musi się nakładać te cienie pędzelkiem bardzo w delikatny sposób, po prostu delikatnie dotykając tych cieni, aby po prostu nie uszkodzić sobie cienia. Ale jakość tej paletki, tych cieni jest rewelacyjna i na 100% kupię kolejną. Kolejnym takim moim ulubieńcem, tak naprawdę ten produkt jest na wykończeniu i jest to puder z firmy YSL. Ja mam go w odcieniu 3, czyli takim najbardziej żółtym odcieniu. Zobaczcie, już mam denko. Jest to puder, który przepięknie wygląda z każdym podkładem. Z każdym podkładem naprawdę wygląda dobrze. Ja tego produktu w ogóle nie czuję na swojej skórze i ten puder naprawdę świetnie matuje moją cerę. To jest idealny puder dla kobiet, które są powyżej 35 roku życia, bo on przepięknie wygładza cerę, nie wchodzi w zmarszczki, nie wchodzi w pory, przepięknie również rozświetla naszą cerę i zarazem delikatnie matuje. Ja naprawdę jestem zadowolona z tego produktu, już mam denko i wiem, że na pewno kupię kolejne opakowanie. No i ostatni produkt. To jest produkt moim zdaniem bardziej dla brunetek, tak mi się wydaje, dla kobiet, które mają ciemniejszą karnację. A mowa tutaj o rozświetlaczu z firmy Becca. Ja mam go w kolorze Opal. Zobaczcie. Zaraz Wam pokażę ten błysk. Tutaj on jest, ten rozświetlacz. Ja lubię używać tego rozświetlacza wtedy, kiedy jestem bardziej opalona albo na jakieś większe wyjścia. Ale to jest produkt, który naprawdę przepięknie się mieni. Naprawdę to rozświetlenie utrzymuje się na mojej skórze przez cały dzień. No i to jest taki efekt, moim zdaniem, mokrej tafli. Przepięknie odbija światło. Bardzo Wam polecam, w szczególności do wypróbowania tą mniejszą wersję, bo też oczywiście są większe opakowania, ale ja zastanawiałam się między Opal a Moonstone kolorkiem i cieszę się, że wybrałam Opal, bo moim zdaniem ten kolor jest bardziej dla kobiet, które mają po prostu ciemniejszą karnację, są brunetkami i też mają takie mocne rysy oczu, czyli ciemną oprawę oczu. Bardzo Wam również polecam ten rozświetlacz. Tak naprawdę to już dotknęliśmy do końca. To są wszyscy moi ulubieńcy. Niedługo dla Was nagram ulubieńców do pielęgnacji, ale tych produktów będzie znacznie więcej. To Wam obiecuję, ponieważ ja bardziej skupiam się na pielęgnacji niż na makijażu. A teraz żegnam się z Wami i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!